pewnie już kojarzycie, w jakim miejscu jesteśmy, bo dość często go pokazujemy, w zasadzie to chyba najczęściej. Tak, ale lubimy tu być. Bo jedziemy akurat do Nysy kupić coś, co nam chodziło po głowie jakiś czas i chcieliśmy mieć w kamperze, ale zawsze, wiecie, było coś innego do kupienia, a może się nie zmieści i tak dalej, ale dzisiaj jedziemy. No. Więc przy okazji, z racji, że po drodze mamy, jak to się nazywa, skoruchów? Skoruchów, tak. Głębinów. No to przyjechaliśmy, żeby tutaj oczywiście coś nagrać drona. No i po prostu tu pobyć, bo mamy troszkę czasu, więc możecie zostać z nami. No. No i za godzinę jesteśmy umówieni z taką panią na sfinalizowanie zakupu. Zobaczymy, czy dojdzie do tego zakupu. Czy pani przyjedzie. Czy będzie miała to, co chcemy. A i w ogóle. Bo tak się ciężko było z nią dogadać troszkę. No ciężko. No dlaczego było ciężko? Bo co? Bo tak, znaleźliśmy ofertę na Allegro. Więc chcieliśmy to kupić przez Allegro. Tak. Ale ona wolała, żeby było nie przez Allegro, bo wtedy będzie prowizja. No to chcieliśmy zrobić tak, że wpłacimy jej zadatek i przyjedziemy i odbierzemy towar i resztę dopłacimy, ale ona nie chciała tak. Ona chciała wszystkie pieniądze na konto od razu. A my nie chcieliśmy poza Allegro wpłacać całej kwoty od razu, bo... No jak można wpłacić pieniądze na piękne na oczy i to nie są małe pieniądze. Więc... No i... Ciężko było, bo ona chciała sprzedać, ale z drugiej strony przecież miała obserwujących na Allegro, więc jak wycofa aukcję, to może przepadną stracić. Jej obserwujący. A czy na pewno kupimy, a czy to, a czy tamto. No i... A jaką ona ma gwarancję, no, że na pewno kupimy? Ja mówię, no to mogę pani dać zaliczkę jakąś 100 zł, 200 zł. Jeżeli nie przyjadę, to ma pani zaliczkę. No. No ale nie. No i ostatecznie umówiliśmy się tak, że ani nie wpłacaliśmy zaliczki, tylko po prostu przyjechaliśmy i mamy odebrać i zapłacić całość ten, więc... No, zobaczymy. No, za godzinę się okaże, czy się uda. Także jak się domyśliliście, z racji, że dokupujemy nowe rzeczy, czyli wybieramy się oczywiście w trasę. No oczywiście o ile rząd nie wymyśli jakichś obostrzeń, które nie pozwolą na przykład się poruszać w wakacje. Także jeśli wszystko pójdzie dobrze, to ruszamy w trasę i tak jak w zeszłym roku będziemy nad morzem handlować. No i w międzyczasie jak będziemy mieli wolne, to oczywiście będziemy coś tam zwiedzać, no ale... Taki jest plan i mamy nadzieję, że nic nam go nie zepsuje. A ogólnie, jak tutaj byliśmy ostatni raz, ci, którzy oglądają nas na stałe, to wiedzą, to wszystko było zalane. Nie było w ogóle plaży, była wszędzie woda, bo był taki stan powodziowy i tutaj było to widać bardzo, bardzo. Także jak ktoś chce zobaczyć, to może się cofnąć do odcinków wstecz i tam była też ta plaża pokazana wtedy. No i taka przyczepa do sprzedania tanio okazyjnie. Szok jak rozpierdzielona. Ale lodówka jest. Wszystko jest. Lodówka, kuchenka. Wszystko jest. Na części by się nadawała. Na części by się nadawała. Coś tam zawsze by wymontował brodzik. Kurna. Ale z Saigon. No. No i taki cudak. I pewnie pójdzie na śmietnik. No bo co? Przecież to już przegnite, utopione. No i tak patrząc na tą maluteńką przyczepkę i ona ma łazienkę, ma szafę, ma piecyk, ma stolik, ma tutaj kupę miejsca do spania. Najfajniejsze jest to, że ma tutaj okap nad kuchenką. Taki okap bez styku. Ale czad, może ktoś ma taki do sprzedania. A jak nie, to będę sam coś kombinować. Okap w przyczepie i w kamperze jest potrzebny.
nawet same okna by z niej wziął. Są 4 okna, a każde kosztuje. No dużo rzeczy tutaj by z niej wziął. No i a propos, tak mi się przypomniało odnośnie tego okapu, bo bardzo dużo osób marudzi pod naszymi firmami, że mamy webasto, zbiornik z webasto w środku w kamperze i że to śmierdzi. Powiem wam, że ropa, nie wiem co by się musiało wydarzyć i jak rozlać, żeby bardzo śmierdziało. Natomiast jeśli chodzi o smrody w kamperze, to kuchenka gazowa to jest masakra właśnie. I to nie da się w ogóle gotować w kamperze, żeby się nie zaczadzić, jeśli się nie otworzy górne okna, bo śmierdzi. Także te wszystkie zbiorniki, które mamy, co tak mówicie, że tak bardzo śmierdzą, to jest pikuś przy tym, ile jest spalin z kuchenki gazowej po prostu. Widać, że nie sezon, bo łódź tutaj na kółkach stoi zamiast na wodzie. I właśnie chyba do tej łodzi jest ta przyczepa tam jako kasa. Była, znaczy. A tu jest restauracyjka, którą pokazywaliśmy wcześniej. I tu chyba toalety. O, właśnie narzekaliśmy, że nie ma toalet, a jednak są. No i musieliśmy się na szybko zwinąć, bo okazało się, że się pomyliłam z godzinami. Ja myślałam, że na 15 mamy, a tu na 14 jesteśmy umówieni, byśmy się spóźnili godzinę i na pewno byśmy nie kupili, co chcemy. Także jesteśmy już w Nysie i zaraz będziemy kupować to coś, co chcemy wam pokazać i sobie też. Ciężko je uchwycić. Są poskładane na razie, więc za bardzo nie widać. Nie ma jak posprawdzać, czy wszystko jest ok. To sprawdzimy w domu. Także to jest nasz najnowszy zakup. Państwo okazali się bardzo mili. Podjechali tutaj. Spotkaliśmy się w pół drogi, bo oni byli z Opola. Więc oni mieli kawałek, my mieliśmy kawałek. Przyjechali uśmiechnięci, bardzo mili. Także fajnie, szybko poszło, sprawnie. No i teraz tylko skręcać i próbować jeździć. Popatrzcie, jaka ładna sosna. Taka inna niż zwykle. Jakby ktoś wiedział, jaka odmiana, to proszę mi napisać. Może se kupię do ogródka. A ogólnie to my tak, po zakupie mini rowerów przyjechaliśmy znowu tutaj z drugiej strony jeziora, żeby wam pokazać, jak to wygląda tu. Czyli do Głębinowa. No. Popatrz, to jest taka chawila do sprzedania. Popatrz, sprzedam. Jakby ktoś chciał kupić nad z widokiem na jezioro, to tutaj jest do kupienia. No. No popatrz, to fajna chata dwupiętrowa, w sumie trzy. No, kawał chaty. Bierem? Tylko 2 miliony pewnie. Tu jest numer telefonu, jakby ktoś był naprawdę zainteresowany, to możecie sobie tutaj ten... Tak to wygląda. Zobaczmy stąd widok naprawdę na całe jezioro. No, tam jest jezioro. Tu wszędzie jest już. Super. I tu jest tak fajnie zrobione rondo, bo tu się jedzie tam dalej. I to wszystko jest tak tutaj ładnie obsadzone, ławeczki, rzeźby zrobione. Tu fociłem, Dominikę tu fociłem, no, sesję zdjęcia. No a tutaj sobie idziemy, tutaj jeszcze nie byliśmy akurat w tej części, tutaj tego, nie wiem jak to nazwać, ośrodka, czy co to jest. Lubimy wodę i plażę. Ale jest wielkie. Co, jezioro? Mhm. Zalew? Grosze. Nie, to jest jezioro, jezioro Nyskie. No i zazwyczaj jesteśmy tam, z tamtej strony. No tam, gdzie byliśmy dzisiaj na plaży, nie? No, dawno nie byliśmy. Bo tutaj jest tak bardziej niedostępnie, jeżeli chodzi plaża, o wodę. Tam jest wszystko. Ten ośrodek tam jest zrobiony kamperowy i tak dalej. Taką mamy namiastkę morza. To znaczy nie chodzi mi o to, że jaka woda, że to jest jezioro, a tam jest morze, to morze. Tylko chodzi o to, że to jest namiastka, że jest woda, że jest plaża, że jest piasek. Też mi się to tak kojarzy, no. Tak jakby mini morze. Także zakup dokonany. Marek znalazł na internetach. Teraz pozostaje nam wrócić do domu i poskręcać. Ale jacy fajni ci państwo byli. Sympatyczni bardzo. Pan był taki rewelacyjny. Od razu piąteczka, cyk, cyk. Od razu jak... Uśmiech, gadka, od szmatka. Od razu nam machał. Jeszcze nie wiedział na pewno, czy to my. I takich ludzi lubimy. Naprawdę normalnych, szczerych, życzliwych. I to widać po człowieku, po oczach, po jego reakcji, że jest normalnym człowiekiem, a nie... Nie będę mówił. No. Znaczy to nie, no teraz nam powiedzą wszyscy, że ci co mają pieniądze, to od razu ich obrażamy. To nie, nie o to nie, chodzi. To nie o to chodzi. To chodzi o taki sposób bycia, taki wiecie, taki... Znamy wielu ludzi znamy, którzy mają grube pieniądze, ale są normalnymi ludźmi. No. Po prostu nieważne co masz i ile masz, bądź człowiekiem. No. Szanuj bliźniego. Miarą człowieka nie są pieniądze, o tak bym powiedziała, tylko to jakim się Dobra, jest. Dobra, nie wymądrzejmy się. Idziemy do domu. Złożymy rowerki, nie? No. Złożymy rowerki. Ty złożysz, ja popatrzę. I pokażemy wam, jak one wyglądają w całości. Cieszymy się z nich jak dzieci, no bo od 3 lat już chciałem je kupić.
Tak, tylko zawsze były jakieś inne wydatki, albo no, nie wiedzieliśmy, czy pomieścimy w kamperze, albo a teraz stwierdziliśmy, dobra, bierzemy, no i wyżej będziemy kombinować, gdzie je upchać. I znowu kasa z YouTube'a przydała się na zakup, także to też dzięki Wam, nie? I would die for a little attention, I would die for a kiss of you, I wanna be a part of your little collection. Tadam, tak wyglądają, są większe niż mi się wydawało, bo na początku jak sobie wyobraziła, jakie one będą małe, zanim jeszcze kupiliśmy, to się śmiałam, jak Marek będzie wyglądał na tych rowerach. I tak będę wyglądać dziwnie, no. Nie, nie jest źle. Są tak fajnie proporcjonalnie rozłożone. No ale są to małe rowery, bo to chodzi o to, żeby to było coś na zasadzie hulajnogi, nie? Tak, bo my ogólnie mamy rowery takie. Mamy dwa rowery miejskie, damski i męski. I to jakie fajne. Jak się wprawiliśmy w jeżdżenie na rowerze, bo mieliśmy taką fazę, że robiliśmy po 30, 40, 50 km dziennie, to później kupiliśmy sobie rowery górskie, tylko że one są bardzo ciężkie i duże. I duże. Zapakuj sobie do kampera. No nie da się, więc... No dwa górale z tyłu to jest masakra, nie? Jeszcze rozważaliśmy kupienie hulajnog elektrycznych, ale z drugiej strony tak, je trzeba ładować. A z tym jest problem w kamperze. Po drugie, jak masz coś elektryczne, to jesteś zbyt wygodny i w ogóle nic ze sobą nie robisz. A chodzi o to, żeby A po trzecie, gdzie trzymać hulajnogi w kamperze? No, też by trzeba było z tyłu je zapiąć i później módl się, żeby ktoś ich nie zwinął. No to też, ale chodzi mi o to, że tak, w trasie zawsze robimy przynajmniej 10 km dziennie na spacery. To wiecie, dla zdrowia dobrze. Więc jak już zastępować, to czymś, co też tworzy ruch. To dla Marka brzucha dobrze. No i dla mnie też. To, co mi się podoba, to, że one mają ten... Bagażnik. Bagażnik, bo można wtedy sobie coś tam tutaj założyć i jechać na dłuższą wycieczkę. No i wszystko w nich jest składane, nawet pedała są składane. Wszystko. Nie są to jakieś nie wiadomo co, bo to chińskie nic, ale była okazja, więc no, okazyjnie mamy takie. A tamte, które mamy w domu, fajne, Madzia wrzuci zdjęcia, takie nasze klasyki. Znaczy takie pseudoklasyki, bo to też chińskie, nie? Wszystko jest teraz chińskie. Takie czasy. No. Także podziwiajcie nas, zakup. Jesteśmy zadowoleni. Znaczy, jeszcze nie testowaliśmy. No, powinno się przejechać, tylko że śnieg spadnie. No, niestety. Ej, proszę. Jeszcze mamy taką niespodziankę. Na nowo pojawią się w ofercie naszego sklepu kubki z naszymi grafikami. Z twoimi. Madzia się namęczyła, żeby je zrobić. Każdą jedną dłubała. Wymyślała, kleiła. Jak wiecie, kubki były już, kubki i koszulki, ale niestety firma, z którą podjęliśmy współpracę, troszkę nawaliła na samym początku, więc zrezygnowaliśmy, bo jednak nam zależy na jakości usług. No i teraz udało się na nowo i teraz mamy nawet szerszą ofertę, także możecie sobie zajrzeć do sklepu. Tam jest na razie kilka grafik kamperowych, przyczepowych i vanowych, także dla każdego. No chyba, że nie przemyślałam jeszcze osób pod namiotem. No ale to pomyślę, bo to na razie jest test, czy Wam się będą grafiki podobać. Wiem, że część osób już ma nasze koszulki właśnie z poprzedniego razu. I tak, tak wyglądają kubeczki. Tutaj, jeśli chodzi o tą grafikę, to akurat jest moja ulubiona. No i fajnie, bo jest dwustronna. Tak. Bo na ogół kubki wszystkie są robione tak, że są tylko jednostronnie. No a tutaj dwustronnie, to byłam bardzo zaskoczona, jak przyszły. Natomiast koszulki, tak. Tutaj mam na koszulce czarnej grafikę, tą co tutaj na kubku. To jest moja ulubiona, mi się najbardziej podoba z tych wszystkich. Chociaż nie, ta też mi się podoba. Dobra, ważne. To będzie... No tak to jest, jak się samemu zrobi coś, nie? To się podoba. Także, tak, mamy męskie, czarne. To dla mnie, tak? Tak. Będzie? Tak, dla ciebie. Bo ty nie masz czarnej. No poczekaj za szybko, bo nie widać nawet co pisze. Mój na kamper. No. Dobra. Taką samą dla mnie, tylko białą. Do... Też męską, bo ja zamawiam zawsze męskie koszulki większe, bo ja sobie je przerabiam. Jakby ktoś chciał na przykład, żebym pokazała, jak przerobić. No to nie to. Dobra, to jest damska. Damska oversize. Eska. Mhm.
Ona chodzi o to, żeby była luźna, bo zależało mi na to, żeby nie, na tym, żeby nie była taka klasyczna koszulka, taka t-shirt damskie, tylko właśnie taka bardziej taka nowoczesna, więc taka, zaraz wam przymierzę i pokażę. No i tutaj mam tą męską elkę, którą sobie przerobię na własne potrzeby. Nie wiem, czy tego już nie pokazywałam na jakimś filmie, ale... No raz było coś kiedyś. No, ja... W sumie dwa razy już przerabiałaś. Tak, męskie koszulki lubię w sobie przerabiać właśnie po swoim. O, ta fajna. Z takim, kurde, wanikiem. To możemy się zamienić. Nie, nie trzeba. Także tak one wyglądają. Będą jeszcze inne produkty w sklepie, ale to sobie musicie zajrzeć. Tutaj próbnie zamówiliśmy sobie te kilka, żeby samemu też nosić. I no, ja się bardzo cieszę, bo mi zależało na tym, żeby mieć w ofercie takie produkty. No i miałaś i było fajnie, i fajnie to szło. I były zamówienia, ale oni pomylili większość zamówień. No, no niestety. I później to się odbijało na nas, no wstydnie, bo to ktoś zamawia u nas niby, nie? A firma, która to... A, szkoda gadać, po prostu. My jak realizujemy zamówienie, to staramy się robić to jak najlepiej, więc też nam zależy na tym, żeby dupy poradzi... nie dawać. No, no właśnie. No, nie byle komu. Dobra, przymierzę i wam pokażę, jak to wygląda. Przyjmiemy od tej elki męskiej, chociaż to tak niemiarodajne takie przymierzenie, bo mówię, ja ją będę przerabiać po swojemu, żeby ona była taka samska. I... Bo ona jest duża, nie? Bo ona ma być duża. Aha. Także tak wygląda. Jakby coś chciał w niej spać na przykład. Aha. To jest ta, która ma być docelowo gotowa do noszenia. Ale to jest mniejsza znowu. To jest eska. Mhm. Eska oversize'owa. Co to znaczy? Że taka luźna. Taka, wiesz, taka... Mogłaby być ciut dłuższa i by za sukieneczkę robiła. No, może sukienki też będą z czasem, jak się rozkręci sprzedaż. Kto wie? Chciałabym, żeby było więcej produktów, bo ja mam oczywiście za dużo pomysłów. Także jak wam się podobają, to wpadnijcie do sklepu. Także mamy grafiki Camper, przyczepa i van, bo jak niektórzy z was wiedzą, założyliśmy grupę na Facebooku łączącą tych wszystkich ludzi, którzy podróżują na wszelakie sposoby. Jeśli lubicie taki tryb życia, jeździcie jakimś samochodem albo pod namiot, to wpadajcie, zostawimy wam linka pod filmem. I grupa jest karawan, znaczy nie, camper, van, caravan life. Karawanik i biwakowanie, bo chodzi ogólnie, nieważne czym, czy rowerem, czy pod namiot. Nieważne czy nowym, czy starym, czy czymkolwiek, chcemy, czy rowerem. Chcemy zrzeszać wszystkich. No. Po prostu, żeby to łączyło ludzi. Bo każdy z nas ma jakieś doświadczenie i każdy może się wymienić. Także wpadajcie, będzie nam miło, jak będziecie razem z nami tam. No to tyle na tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że się podobało. Zostawcie suba i lajka.